Właśnie zmierzamy w stronę Zakrzówka, a w zasadzie uroczyska, Skałki Twardowskiego. Ten park miejski położony jest niecałe 5 km od rynku głównego. Jest on nietypowy, ponieważ w ciągu kilku minut z ruchliwej ulicy w mieście przenosimy się w miejsce wypełnione drzewami i nietypową roślinnością. Spotkamy się tutaj z różnymi gatunkami motyli, takimi jak modraszki, namiotniki czy czerwończyki. Sam park znajduje się na wzgórzu zrębowym Krzemionki Zakrzowskie, położonym na wysokości około 200 metrów nad poziomem morza. Wzniesienie nie jest duże, ale tyle wystarczy, aby oglądać z niego rozległą panoramę miasta. Docieramy do serca parku, zalewu Zakrzówek. Powstał w miejscu zamkniętego w latach 90. kamieniołomu. Charakteryzuje się krystalicznie czystą, przejrzystą wodą. Nie bez powodu nazywany jest przez mieszkańców Małą Chorwacją. Składa się z dwóch zbiorników wodnych o głębokości do 32 metrów. Kąpiel na nim jest zakazana, co jednak nie odstrasza wielbicieli pływania w odosobnionych terenach. Zakrzówek kusi, lecz należy również pamiętać, jak niebezpieczne jest to miejsce. Głębokość wody wyklucza korzystanie z niej osób pozbawionych umiejętności pływackich. Wysokie skałki natomiast zachęcają do brawury, co jest przyczyną wielu utonięć. Głębokość i przejrzystość wody na Zakrzówku tworzą doskonałe warunki dla fanów podwodnych przestrzeni. Wykorzystali to pomysłodawcy szkoły nurkowej, którzy w wodach Zakrzówka stworzyli ukryty w głębinach świat. Samochód, motorówka, awionetka, a nawet autobus. To wszystko można znaleźć pod powierzchnią zalewu. Teren wokół zalewu jest niezwykle atrakcyjny. Zajmuje około 34 hektary. Jest to miejsce w sam raz na wycieczkę rowerową bądź spacer. Sama nazwa Skałki Twardowskiego pochodzi od form krasowych, które się tu znajdują, a z którymi związana jest legenda. Według niej powstały w wyniku eksplozji laboratorium pana Twardowskiego, uprawiającego na tych terenach magię i czarnoksięstwo. W parku znajduje się aż 16 jaskiń. Wszystkie są otwarte. Każdy może do nich wejść, jednak należy zachować szczególną ostrożność. Największą z nich jest jaskinia Twardowskiego. Mierzy 500 metrów długości i schodzi na głębokość ponad 12 metrów. Pozostałe jaskinie są już znacznie mniejsze, lecz wciąż stanowią niemałą atrakcję dla spacerowiczów. Wśród nich znajduje się jaskinia Jasna, której wejście charakteryzuje się szerokim otworem na 5 metrów wysokości i 13 metrów szerokości. Na terenie uroczyska znajdowały się kiedyś cztery kamieniołomy. Oprócz wspomnianego wcześniej kamieniołomu Zakrzówek, wapienie wydobywano z kamieniołomu, Skałki Twardowskiego, Łombergera i Kapelanka. W tym ostatnim znajduje się pozostałość twierdzy Kraków, a konkretnie kawerny magazyn, w której niegdyś przetrzymywano amunicję. Mierzy ona 107 metrów długości i znajduje się w ściance zwanej Rdzawe Zacięcie, która znana jest również fanom wspinaczki. Kapelanka stanowi raj dla wielbicieli tego sportu. Znajdują się tutaj liczne ścianki wspinaczkowe podzielone na sekcje, m.in. Baba Jaga, Ciąża, Niski Mur, Problemówka, Szara Ścianka, Sadystówka. Aktualnie teren Zakrzówka poddawany jest rewitalizacji. Na jego miejscu ma powstać park z prawdziwego zdarzenia z wyznaczonymi miejscami na kąpiel, trasami rowerowymi, miejscami spacerowymi czy torami wspinaczkowymi. Czy taka wersja Zakrzówka przyciągnie turystów? Czy park nie zatraci swoich głównych atutów, naturalności i odosobnienia? A może wręcz przeciwnie, Zakrzówek zacznie istnieć i to nie tylko wśród czarnych statystyk Krakowa, jako miejsce utonięć i wypadków. Nam pozostaje jedynie trzymać kciuki, że klimat tego miejsca nie zostanie zadeptany, a przyroda w pełni zachowana. Zapraszamy na nasz profil na Facebooku i stronę internetową, gdzie znajdziecie więcej informacji o tego typu miejscach.
Linki podane w opisie filmu.